Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Surge. Jak widzicie, też poniekąd po tym, też po czasie odstępu jaki był, bo uwierzcie mi, sporo grałem przez te bagatela chyba ponad 5 dni, jeśli dobrze pamiętam, bo chyba pierwszy odcinek wleci jakoś tak 6 sierpnia, teraz jest jakoś tak 10, 11, coś takiego, jeśli się nie mylę, ale chyba 11, czyli niedziela. No i jak widzicie, no zbroję mam kompletną, jeśli chodzi o ten set Rysia, ale to nie wszystko. Uwaga, mam tak, 48 level rdzenia. Jak widzicie, mam, jak już powiedziałem, mam tutaj pełny set Rysia, jeśli chodzi o zbroję. Uzbrojenie mam nowe, mam tą piłę, która jest na miniaturce, na Jesus, jak to się nazywało, na okładce, o! Na okładce gry ma nasz bohater taką właśnie piłę, mam ją właśnie przy sobie. Dodatkowo zdobyłem sobie takie coś i jeszcze ramiona od gościa, który, uwaga, był w tej takiej koparce, która mnie zabiła parę razy. Za którymś podejściem w końcu udało mi się rozwalić tę koparkę i wyskoczył taki gościu, cały na biało, z którego wypadły mi właśnie takie, znaczy wypadły, któremu w sumie odciąłem tę rękę i dlatego mogę ją właśnie zrobić, ale razem z odcięciem ręki dostałem też nową broń. Tak więc dla mnie jak najbardziej bueno. I w ogóle ogarnąłem, że te odzyskiwanie zdrowia to nie jest pasywka, tylko to jest osobny po prostu przedmiot leczący, który muszę wybrać jako ten. Który muszę wybrać zamiast tego natychmiastowego przywrócenia zdrowia. Jak tutaj mam ten właśnie, jak to się nazywa? Zastrzyk witalności i on mi przywraca na już 90 zdrowia, to regenerator osoczowy po prostu działa w tle i leczy mnie tak przy okazji. Dobra, w sumie od tej jednej walki nie walczyłem z tą maszyną, tylko w sumie pytanie, czy ta maszyna w ogóle tutaj będzie? Czy już będzie tylko ten gościu, który tutaj z niej wyskoczył? A, na razie jest tylko dron. Okej. Nie, nie ma! O! A nie, dobra, gość jednak jest. To okej, okay, skoro mamy rękę, no to może teraz celujmy w łóżkę. Jezus, nie! A, wyjebałem się z niego zastrzyku! Dawaj! Mamy ją, pięknie. Anioł 6. Niszczona nóżka. Ale wiadomo, zebranie nóżki, broni bądź ręki odblokowuje nam od razu tego, blokowuje nam schemat. Czemu tak długo czekałem na... Czemu tak długo szukałem w głowie tego słowa? Odblokowuje nam schemat na daną rzecz. Tak więc dobrze. Tutaj kawałek dalej jeszcze zaszedłem. Poza to. Coś drony. No momento. Chodź tu bombel. Walczymy sobie bez obecności dronów. Z niego nic nie uciąłem, no ale to akurat było istotne. Dobra, ja bym chciał tylko tego jednego drona na razie. Chodź tu. No. Wow, jeszcze sam tu wlazłem, jak skoczony debil. No brawo, ja. Dobra, energia to tam pikuś, nie? Bo wiadomo, energia to się tam odnawia w trakcie walki, ona sama jak nie walczy, to spada. To się mówi o energii tej do odcinania tych, na przykład odcinania kończyn, nie? To się właśnie, to jest totalnie zbędna właśnie na tych dronach, no bo ich się niestety nie da tym załatwić. Nawet od razu przeciąć tego w pół. Ale mówi się trudno. Dobra, tu mamy ziomla.
O, pięknie, idealnie. Pierwszy uderzyłem go w cymbał i od razu gościu padł na glebę. Okej, okay. Teraz tutaj jeszcze. Tutaj nic. Tu pamiętam, że były chyba 4 drony. Już jeden jest tutaj. I dalej niż to nie szedłem. Bo tam jest taka duża arena, jestem prawie pewny, że tam jest walka z bossem, nie? I dalej niż tam nie zachodziłem. O i pięknie, biegłość w broni jednoręcznej. Teraz po jeden poziom. Okej, dobra, warto wiedzieć, że szybki unik w trakcie tego ładowania strzału od tego drona jest w stanie mnie, kurde, jest w stanie anulować to. Znaczy, anulować, no... Może tyle anulować strzał, co po prostu anulować efekt na mnie. Użyję regeneratora. O kurde, mam latarkę? Nawet nie wiedziałem. Wciskam tylko latarkę. Lol. Dawaj, dawaj. I... Teraz skocz. Teraz ty. O, cymbał. No i pięknie. Kłopetyna. Chyba tak, ramiona. Trochę złomu jeszcze. No i dobra, prawie full HP. Szkoda, że nie ma jakiejś broni, chociaż... Czy, dobra, w sumie. Nie wiem, czy taka jest. Nie sprawdzałem niczego, jeśli chodzi o bronię. Wiem tylko, że są jeszcze jakieś dodatkowe broni, których nawet jeszcze nie mam w ogóle ten... Których nawet nie mam jeszcze... jako opcji nawet do używania, bo tutaj jeszcze mamy w biegłościach jest kostur, ciężka broń dwuręczna i ciężka i broń podwójna montowana. Więc są jeszcze trzy rodzaje broni, których jeszcze nie znalazłem nawet. No, aczkolwiek jestem właśnie ciekawy, czy jest jakaś broń, która będzie miała swego rodzaju lifesteala, na przykład po zabijaniu, albo takie leczenie. O i proszę, jednak nie ma walki z bossem, a się aż prosiło przez taką dużą arenę. To proszę, po prostu przechodzimy dalej. Dobra, zobaczmy co najpierw tu, co jest tutaj. Dodatkowo okazuje się, że jak mam cały set jakiś nałożony z danej broni, no to... Znaczy broni, z danego rodzaju, czy tutaj Risia, to jest jakiś perek. Tam mogliście przeczytać właśnie, że mam chyba perka do... After the recent events and the continuing threat to Creo security, we are asking all employees to remain vigilant. Please, if you see or hear anything suspicious, report it immediately to your supervisor. Protect yourself, your job, your family. Terrorism is everyone's problem. Dobra, chciałem poczekać, aż gość przestanie gadać. I perk do tej zbroi, to do tej całej zbroi, to jest chyba zwiększenie odzyskiwania energii, tak mi się wydaje? Muszę zobaczyć. A nie, zwiększona szybkość ataku przy większym, wysokim poziomie zdrowia. No ale to akurat staram się często mieć wysokie. Nie można otworzyć drzwi. Dobra, sądząc po opisie z tego, zakładam, że to jest jakiś system fast travela, nie? Tylko do tego to pasuje. I co my tu mamy dalej? Tutaj mogę przejść? Chyba mogę. Dokładnie. I poza tym to tyle. O, na dzień dobry mamy ziomeczka. Cymbał go. Okej. Okay. Szkoda, że mi się energia, kurde, szybciej nie napełnia. To by było naprawdę spoko. Bo niestety nie zawsze jestem w stanie, kurde, właśnie tego finishera z odcięciem kończyn naładować. No a to, nie powiem, no czasami trochę boli. Okej, okay, mogę tego użyć tutaj. Można otworzyć, ale ktoś to walnął przed chwilą, czyli... Ktoś się dobije od drugiej strony, czyli to jest pewnie skrót. Stacja do montowania rakiet, no ale dobra, skoro to jest skrót, gdzie mam iść w takim razie? Tutaj na pewno, nie? Nie, no to jest jedyne przejście tutaj w takim razie. Czekaj... A! Tutaj do nebu mogę zejść. Okej. Okay. Co jest na dole? O, tu się latarka przyda.
Super, teraz mi gra mówi o latarce, no, zajebiście. W latarce czy tam oświetleniu. Okej, mamy ziombla. Uwaga, czy są backstaby, bo tego jeszcze nie testowałem. Nie, chyba nie. Chyba niestety nie. A szkoda. Dobra, nie przejdę, tu jest coś do sprawdzenia. Ale dobra, mogę tam zejść niżej. Z tego gościa nic niestety nie wypadło, tam dalej nie pójdę. Do tego sobie podejdę. No, jakbym się rozpędził, to chyba tak. Albo i nie. I have to say I'm not comfortable with this. Not comfortable at all. We've had multiple accidents in this sector. We have to shut it down and take it to pieces bit by bit. Now, I know what you're gonna say, but we've been lucky. We've been able to sweep the previous incidents under the rug. We can't keep relying on luck. I know nobody cares about the grunts down here, but God knows they will care if the media gets hold of it, or worse, the Oversight Committee. No, ciekawe info można tutaj znaleźć. No, słyszałem coś. O, proszę bardzo. Okej, mail. We have come into possession of evidence that links Ed Nakana, employee number 776910, to the homicides associated with the individual known as the Liberator. All indications point to the fact that he has deliberately tampered with his neural implant, including disabling its GPS function. Therefore, CreoNet cannot ascertain his whereabouts. While he's at large, he is a serious threat to staff and Creo's image if this were to get out. We need to take care of this, quickly and quietly. Kurde, nie zauważyłem tego gościa jednego. Że to oświetlenie niby jest, ale jest strasznie chujowe, nie? Ono ledwo co oświetla. Bo to praktycznie w samych ciemnościach, nie? Tutaj niestety się nie udało uniknąć. Za wcześnie uniknąłem. Proszę bardzo, trochę odzysku. Dobra, mogę iść tu dalej, czy nie ma jakiejś przepaści. Ciej. Ja ci nie pomogę za bardzo w tym kolegu. Nie. Kolejna łapetyna. Przejdę. Skoczę. Na złość też nie. Czyli tam nie mogę iść. Chyba, że chcę zginąć. No w ogóle nie. Więc idziemy tędy. No to już widziałem, że gościu wstaje. O, proszę, dwóch tu jest nawet. Co? Kolejna łapytyna. Włączyć, wyłączyć. Zajebiście. Witalność plus. Okej. Okay. To jest chyba jeszcze lepsze niż to, co mam. Okej, okay, nie do otwarcia. To się nazywa skrót. Patrzcie, prawie na początku jesteśmy. Ale jestem blisko ogniska, to mi się podoba. Czy tam blisko tej...
ogniska, czy tam w tym przypadku blisko tej stacji medycznej. No, mi to ogólnie wychodzi na plus. Opa, coś tu jeszcze zostało. Dobra. I bardzo ładnie. Korpus dla odmiany. No i kurde, w teorii to mogło się przejść w sumie do tej stacji medycznej i sobie odnowić to wszystko. Chyba też zdeponować złą, nie? Poszedł. No dobra, wróćmy się jednak na dół i zobaczmy, co jest właśnie tam niżej. Szkoda, że mogę tego otworzyć, wyważyć, ale trudno. Tak, tak, włączyć, wyłączyć. Czekaj, czy w każdym takim ciemnym miejscu będzie się w końcu pojawiała ta podpowiedź, nie? Że mogę sobie włączyć oświetlenie. Dobra, moment. Ja teraz przyszedłem stamtąd, czyli idziemy w ten kierunku. Czyli wróć, nie, właśnie stąd przyszedłem. No ale tam nie mogę iść, nie? Zobaczmy w takim razie, co jest z drugiej strony. Nic. Ha, też nic. Dobra, tutaj to się raczej nie ma już co wracać, bo za chwilę będę z powrotem tam, gdzie byłem. O właśnie, tutaj przy tej alawindzie. A nie, czekaj, to są drzwi do otwarcia normalnie. Procedera uwierzytelniania. Wyłącznie dla członków ochrony. Okej, a kim jest członek ochrony? Dobra, teraz się gubię trochę. Czekaj, tu. Tu nie ma przejścia. Tutaj też nie, tu za chwilę znowu będą obok tych drzwi. Właśnie. Jakby co, no nie mogę ich zniszczyć, nie mogę ich otworzyć. No to z tym nic nie zrobię. Mogę najwyżej zdzidować przez to tylko i wyłącznie. Jeśli jest tam gdzieś, kurde, jakiś ten... w miarę bezpieczne miejsce. Tutaj nie. Tutaj też nie. Fuck! A, mogłem sobie wybrać ten zastrzyk witalności. Może z zastrzykiem by poszło lepiej. Have a nice day, Warren. No ale okej, no plus jest taki, że mogę totalnie olać przeciwników, nie? Wiadomo, oni tam mają agro do pewnego momentu i potem sobie po prostu dadzą siana. O, w ogóle prawie kolejne dwie biegłości nabite. Lubimy sobie ten jeden. Okej. Przyszedł? Nie. Dobra, będę on atakuje jeszcze, czy już dał siana? Jeszcze dodał siana, dobra. Tutaj sobie wrócę do tego zastrzyku. No i co? Spróbuję odzyskać ten złom. Bierzemy tę kretynę. Tutaj zaś ten dron. Nie tylko. O, ładnie, teraz się tak udało uniknąć. No i przy okazji, kurde, tego typa zabiłem po prostu atakami towarzyszącymi, powiedzmy. Dobra, dobra, dobra. Tu jest ziombel. A, czekaj, to jeszcze był jeden przedni. Dawaj, tnij go. Dawaj korpus może. Łeb.
być. Ej no, bez żartów, ludzie. Ja mam to co tu teraz. Ja. Teraz czekaj, gdzie się szło do tego? Chyba się z tym minąłem, co nie? Dobra, moment. To było tutaj i zaraz za tym robotnikiem chyba. Tutaj w dół to było, nie? Ja. I zobaczmy, mamy tutaj ziombla. Pięknie. No i właśnie, co zrobić z tym? Jakby ja potem z Mondo dobiegnę, tylko co dalej? Szybka dzida z powrotem? Jakby to jest jedyne przejście, jakie mi to zostało, tylko ja nie mam żadnej odporności na to. A na to też, jak na złość, nie wskoczę. Dobra, jolo. Aha, to jest w... Jezu, tu jest w ogóle takie... takie spokojne miejsce. Ja pierdolę. Tak? Czy... Kurwa, tak czy nie w końcu? Okej, właśnie straciłem chyba jakieś 3000 złomu. To jest najlepsze przebiegło dokładnie tam, gdzie stałem. Nie było nawet ikonki, że mogę ten złom zebrać. To gdzie go kurwa wcięło? Jest jakie to jest frustrujące po prostu. Wiesz, co jest największym problemem tak naprawdę tutaj? Oświetlenie. Ja po prostu chuja widzę, jak tam jestem na dole. Nie wiem, gdzie iść w ogóle. Kurwa, nie to. Zajebiście. Jeszcze zabity momentalnie. Dawaj, napierdalaj. Cel mnie to irytuje, że nie mogę po prostu wciśnięciem guzika tego zebrać. Dobra, gdzie był ten skrót? Tutaj. Z tego typa mogę w sumie odpuścić jednego, no już dobra. Trudno. Żegnam. Once again. Serio, mi sięgło! Nie, mogę jakoś to oświetlenie powiększyć? Cokolwiek? Grafika, nie, dźwięk na pewno nie, sterowanie, wątpię. O, może jasność podbiję sobie, wtedy będę więcej trochę widział. O, względnie. Jakby tutaj to jest jedyna opcja, żebym coś widział więcej. Zobacz, czy jest jakieś takie bezpieczne miejsce? Aha, zdechł.
Fajnie. Bardzo. Dobra, wiecie co? Dajcie mi chwilę, ja tam zaraz wrócę, bo już zaczę mnie doirytować. Dobra, uwaga, przebiegłem całe te podziemia jeszcze raz praktycznie, nie? Nie znalazłem niczego. Nawet zraszowałem po prostu całe te pomieszczenie na dole. Dobra, wiecie co, może wrócę do normalnej jakości, jasności, bo też zaczyna być trochę oczekująca, nie? Czekaj, no, to było tu. Grafika i jasność ustawiłem se na 50 chyba, 55. Dobra. Okej. Okay. Serio, nie mam pojęcia, gdzie na teraz iść, nie? Tutaj brak połączenia. No i chuj, nie przejdę. Tutaj też pusto. Jak było wcześniej. No. Ładnie. A tu? A tu mam iść! Proszę bardzo. Czyli bez sensu po prostu w drugą stronę szedłem. Okej. No to co my tu mamy w takim razie? O kurde, a ty kto? Ej, what? Przecież jak? No miałem już przecież finisher gotowy! Jak on mnie zabił tak szybko? Ej, ty właśnie, ale ten, bo jak tam zdzidowałem, to w sumie nową broń zdobyłem. I to było... O, co tu mamy? Biegłość średnia, czy to jest gwiazdka? Że to jest ulubiona broń? Może? Zaradzam takie coś. Niestabilne widmo. Wysoki impet, niska prędkość, energia większa. Tutaj plazmu wykrawacz, jeszcze większa energia. Uuu, ale to jest skalowanie biegłości średniej. Aha, to jest jednoręczna broń! O kurde, patrzcie, bo to jest broń montowana. A nie, to jest też montowana. To nie wiem, czemu to jest średnia biegłość, a tu jest niska. Ja montowaną biegłość mam tą, nie? No mam 4. A jedna ręka jest 8. To co, kaman? Do tego odznaczenia tylko te wiadomości są. Ekwipunki są zepsute części. W sumie dopóki nie chcę czegoś craftować, to nie ma sensu chyba tego robić. Procesor rdzeniowy, pneumatyczna helica. A wiecie co, zobaczmy czy mnie stać w sumie na te... podstawowe. Nawet jakieś lepsze mam, widzę. Zobaczmy. Na nóżki trochę brakuje. Ręce już mam obie. Ale mogę zrobić sobie łopetynę. To jest spoko akurat. Tylko mam 3 procesy rdzeniowe drugiej generacji, nie? Skąd? Nie mam pojęcia. Że jakiejś części, kurde, wypadło. Okej, okay, no tutaj na razie niewiele zrobię. Ale tutaj, co my tu mamy? O, stop Wolframu. No to podnosimy. Na drugi level. Tutaj też mogę podnieść na drugi level. No i dzięki temu mam wszystko na drugim poziomie. Nic więcej tutaj z tym nie zrobię. To jest właśnie fajne, te deponowanie złomu w tym. Że wiecie, ja nie muszę mieć już przy sobie złomu, tylko mogę jakby zdeponować sobie na później coś, nie? Ta. Dobra, ale zobaczmy jak się tym walczy. Nie no, normalnie jak tym, no to... O co chodzi? No jest, 4 poziom biegłości, no to czemu miałem tutaj biegłość średnią? Skoro jest biegłość niska. Nie wiem, jak się kumam. A wiecie co? Dalej nie przetestowałem, co daje mi kurde ten.
Wow, ej, zajebiste to teraz było. Ja nie przetestowałem, czy blok mi coś daje. Tego niestety zastukam za nim, kurde. Żeby mu coś odciąć. Ale... nie ma się co martwić. Może z tym pójdzie lepiej. Ładnie. I od razu, kurde, koleżka na plecy. No i po szybko się z życiem pożegnał. Dobra. Szkoda, że przy tej kurde stacji kolejki nie ma kolejnego punktu, nie ma kolejnego takiego punktu medycznego, nie? Gdzie jest ten dron? No, coś tak czułem, że to gdzieś skitrał. No serio, zdążył jeszcze strzelić? Nie wierzę. Dobra, co mam? Co mam? Mam broń, mam ramiona, mam głowę. Nóg chyba nie mam. Wiecie, jaki jest mój jedyny problem z tym złomem? Jakby ja bym mógł go deponować na bieżąco. Tylko jedyny problem, jaki z nim jest, jest taki, że jak go już gdzieś zdeponuję, to nie mogę go potem wyciągnąć. To jest jeden duży minus deponowania złomów w danym miejscu. I to nie zależy, czy chodzi o miejscówkę, gdzie ja sobie się leczę, to stanowisko medyczne, czy o to stanowisko ten warsztacik. Nie ma to żadnego znaczenia. Absolutnie żadnego. Dobra, to od razu w nóżkę. Dawaj. Okej, ładnie. Montowana pojedyncza poziom pierwszy, spoko. Znaczy, level biegłości, poziom pierwszy, a... seniołka wypadło. Tu się zregenerujemy w taki sposób. Dobra, wiadomo. Te kluczowe jest po prostu takie skakanie od przeciwnika do przeciwnika i tylko... takie zganie kolejno tych rzeczy. Dobra, wyślij, olejmy ich. Wiadomo, im się agro też w końcu... kończy i przedadzą siana, więc po prostu olejmy wszystkich i biegnijmy tam, gdzie byłem wcześniej. Kurde. Czujnik, oczywiście. Za się zorientowałem. Au. Dobra. Teraz tutaj. Tutaj kolejny. Otwieraj. O Jezu, nie, to są te... Nie, puść! Kurde, popierdoliło mi się. Myślałem, że to są te drugie drzwi. To mogę otworzyć, ale nie. To były cały czas te jedne. Dobra. No i tutaj sobie... wjeżdżam na górę. Nie wiem, jak tutaj dobiegną. No to ja jestem już bezpieczny. Dobra, ponownie to. To ciekawe. Skoro wciskam w prawo, to zmienia przedmioty leczące. W dół mam oświetlenie. W górę nie wiem co, ale nic. Ale w lewo jak wciskam, to się nie dzieje nic. I tylko pisze, że jest to niedostępne w tej chwili. Co takiego jest niedostępne, że nie mogę tego użyć? Dobra. W ogóle zauważyłem, że jak zabijam tak po prostu tych wrogów, to ten licznik się nie dodaje. On się dodaje tylko wtedy, ten licznik, ten mnożnik. Ała! On się dodaje tylko wtedy, kiedy zabiję typa poprzez odcięcie mu kończyny. Patrzcie, teraz odetnę. Powinien wzrosnąć do... bo i nie. Implant iniektor mediwoltaiczny. Użyj implantu, żeby przekonwertować energię na zdrowie. Wstrzykiwane implanty można montować. Ej, jakie to jest dobre! Co? Ramiona nosorożca.
Yosuke Motel broń. I schemat. Okej, pokaż mi tę broń. To jest jaka broń? I proszę, montowana podwójna. Bardzo niskie skalowanie, ale weźmy sobie. Zobaczmy, jak się tym walczy. Implanty. Mam właśnie jeszcze miejsca na implanty, więc mogę sobie zamontować te... ten konwert energii. Nie to, to jest to chyba. Nie. O, to jest to. Zużycie energii 20, ale kurde. Jeśli ja mogę sobie naładować energię, a potem zaraz ją tracić bez sensu, mogę się wyleczyć za to? Zajebista rzecz. Tutaj mamy schemat na... tutaj na rękę, do nosorożca. I jeszcze zepsute części. Tym razem będzie to właśnie chyba tak, ramiona do nosorożca. I tutaj zostaje za to 3 regulatory mocy generacji pierwszej. Ale ogólnie z ramiona dostaje regulatory mocy, chyba niezależnie od czego. Za głowę są procesy rdzeniowe, a za nogi są chyba wałki pneumatyczne. Tylko patrzcie, za anioła dostaje już wałek pneumatyczny drugiej generacji. Mamy tutaj łapetynę od tego aniołka. Tylko właśnie, to jest właśnie z klasa Goliat, tylko że niestety, dopóki będę miał tego, dopóki nie będę miał pełnego zestawu wyposażenia, no to nie chcę tego zakładać, ponieważ no po prostu stracę perka, nie? Wiadomo, tutaj się nie liczy uzbrojenie, nie muszę mieć tej piły, bo ta piła też nie jest przypisana do tego uzbrojenia, więc to jaką broń posiadam, to jest pikuś, ale muszę mieć całe uzbrojenie z danej kategorii, powiedzmy, nie? Czyli tak, mam głowę aniołka, mam 2 ramiona, czyli w sumie jeszcze korpus, czyli potrzebuję jeszcze korpus i nogę mu odciąć. No a potem tylko sobie farmić po prostu. Sector online. Attention, security lockdown in effect. Warning, security systems are now active. No connection to Creonet at this time. Okej, takie bardzo szybkie są te ruchy, widzę. Ale kurde, dałem się zaskoczyć teraz, nie powiem. System check initiated. Error bypassing. Czyli jednak boss. Jednak boss. Primary weapon offline. No, znaczy nawet. Secondary systems operational. Ja pierdolę, nie. Na walkę z bossem to się średnio pisałem. Muszę bazować tylko na tym leczeniu. Co ja mu za pasek w ogóle ładuje? Bo go bije, ale nie mu jakby... posturę chyba ładuje, a nie tego. Cały czas ładuje posturę, a nie je życie. Ła, no przecież kurde! Trochę mi jedną. Za bardzo. O tak, przecież to leczenie jeszcze ma cooldown. No i co? Na full. A nie, teraz na full dopiero. Co? Aha, i po prostu musimy, dobra. Nie no, ludzie, bez jaj! Aha, zrobiłem unik i stand damage. Dobra, moment, a weźmy zmieńmy broń. O, to jest zajebiste, że jak pauzuję, to mi się broń ten... A nie. A nie, dobra, gwiazdka to jest chyba, że ja tego używam w takim wypadku. Dobra, zobaczmy, co ma najwyższe obrażenia? No oczywiście to ma. Tylko to jest, co? Szybkość? Bardzo niska szybkość, ale dobra, damage się liczy. Zobaczmy, jak wygląda. A nie, dobra, mogę go namierzyć, tylko nogi. Ej, ty, ale jak to bije! A, dobra, nie żyje. Ale okej, to było do przewidzenia. Okej, czyli dobra, jest bosik.
Niestety nie będę mógł teraz oblecieć tą znaną mi już trasą. Znaczy, dobra, w sumie na upartego to mogę tam polecieć znaną mi trasą. Przez te podziemie, ale chyba jednak lepiej będzie po prostu tutaj przejść obok i totalnie zdzidować po prostu tych wszystkich wrogów. No dobra. Podejście trzecie w takim razie. Nie, może silnymi atakami teraz spróbuję? No! Zajebiście! Nie, czekaj. Jak tak dalej pójdzie, to albo sobie zwiększę damage i to stukrotnie, albo włączę sobie God Mode'a i go kurwa zajebie. I nie żartuję, bo zaczyna mi już to gówno wkurwiać. Dobra, myślę, że na razie tych podejść wystarczy, pomimo wszystko. Nie mam najmniejszej ochoty na napierdalanie się z tym gównem. Dłużej niż ustawa przewiduje. Tak więc dość gorzkim akcentem kończymy ten odcinek. Gorzkim dla mnie, nie wiem jak dla was. Chociaż pewnie wyciąłem wam niektóre te walki. Bo szkoda na to patrzeć. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku, w którym może uda się w końcu tego bossa zabić. Mam nadzieję, że obejdzie się bez używania trainera, bo naprawdę nie chcę tej gry przychodzić na trainerze. Ale mówię wam, jak będzie mnie dalej tak wkurwiała i dalej będą tak zjebane walki z bossami, że ja mu biję co chwilę i jemu się nie nabija ten cholerny wskaźnik przegrzania i on jeszcze musi atak wykonać zanim się przegrzeje, to na każdego bossa będę wchodził albo z nieskończonym zdrowiem, albo z one hit, one kill i będę miał w dupie, co będziecie sobie o tym myśleli. Uprzedzam. Jeśli gra nie gra fair, ja też nie zamierzam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!